Cześć, w dzisiejszym odcinku Vantur Mini opowiemy Wam o naszym powerboxie i akumulatorze hotelowym, czyli odcinek pod hasłem Elektryka, prąd nie tyka. Cały system zasilania w naszym busie opiera się na zasilaniu 230 V ze słupka na kempingu. Ale mamy też opcję awaryjną, czyli akumulator hotelowy. Właśnie wymieniamy akumulator w naszym powerboxie, dlatego przy okazji chcemy Wam pokazać, jak zbudowany jest ten powerbox, co tam się w środku znajduje. I opowiemy, jak działa. Dobra, akumulator możemy ładować na dwa sposoby. Tutaj mamy ładowarkę sieciową 230 V i ta ładowarka jest to ładowarka mikroprocesorowa, czyli taka, która w zależności od typu akumulatora odpowiednio dostosowuje krzywę prądu i ładowania. Także jeśli mamy zwykły kwasowy akumulator, mamy inne ustawienia. Jeśli mamy akumulator AGM czy akumulator żelowy, też ta ładowarka odpowiednio dobierze parametry ładowania. Druga ładowarka to jest to ładowarka DC-DC i ona służy do tego, żeby ładować akumulator podczas jazdy z alternatora, czyli z instalacji samochodu. Ta ładowarka, tutaj jeśli przyjrzycie się, także ma takie mikroprzełączniki, którymi ustawiacie typ akumulatora, jaki ładujemy. Do tej ładowarki samochodowej DC-DC mamy moduł Bluetooth, dzięki któremu po podłączeniu oczywiście i sparowaniu telefonu bądź tabletu możemy monitorować stan obu akumulatorów, co ciekawe, zarówno tego samochodowego, jak i hotelowego oraz zobaczyć parametry ładowania. Tutaj znajduje się całe centrum sterowania powerboxem, jeden wyłącznik. W tej chwili to oczywiście nie działa, ponieważ akumulator jest wyjęty, ale tutaj jest wyłącznik, którym sterujemy, włączamy woltomierz, na którym możemy odczytać aktualne napięcie na akumulatorze. Poniżej mamy ładowarkę USB do ładowania dwóch telefonów i także wyłącznik, którym możemy tę ładowarkę wyłączyć, żeby bez potrzeby nie ciągnęła prądu. Tutaj mamy główny hebel, czyli przełącznik, który odłącza wszelkie odbiorniki oraz obie ładowarki, czyli w momencie, kiedy nie korzystamy z powerboxa, możemy go po prostu wyłączyć. Ze względów bezpieczeństwa, tutaj ciekawostka, możemy ten klucz wyjąć i wtedy, nie mając tego klucza, nie da się w ogóle włączyć powerboxa. Ważne, żeby go nie zgubić. Ładowarka DC-DC jest podłączona za pośrednictwem dwóch bezpieczników. Jeden bezpiecznik znajduje się tutaj i odpowiada on za podłączenie ładowarki do akumulatora hotelowego. Drugi bezpiecznik znajduje się tutaj, w tej skrzyneczce i on odpowiada za podłączenie do instalacji samochodu. Tutaj takim wysokoprądowym złączem podłączamy wiązkę, która znajduje się w samochodzie, a ten dodatkowy kabelek to jest plus po zasilaniu, plus po stacyjce w samochodzie, dzięki czemu ładowarka uruchamia się dopiero w momencie, kiedy przeklęczymy stacyjkę, czyli włączymy silnik. Dobrze, z tyłu znajduje się gniazdko 12 V, jest to typowe takie gniazdko jak do zapalniczki i tutaj do tego gniazdka podłączamy lodówkę oraz oświetlenie samochodu postojowe. Także w momencie, kiedy korzystamy z tego powerboxa, możemy zasilać po pierwsze lodówkę, po drugie dzięki temu złączu właśnie te dwie rzeczy, oświetlenie wnętrza samochodu, a po trzecie to, co już Wam pokazywałem wcześniej, to jest możliwość naładowania dwóch telefonów jednocześnie. Ja wyznaję zasadę, że bezpieczników i zabezpieczeń nigdy za mało, także tutaj we wnętrzu znajdują się jeszcze dwa dodatkowe bezpieczniki. Jeden bezpiecznik to jest po plusie, po prostu całość idzie przez jeden dodatkowy bezpiecznik, całość instalacji. Drugi bezpiecznik tutaj na kablu to jest bezpiecznik do ładowarki sieciowej.
I ostatni element naszego powerboxa to jest taka kosteczka. Jak widzicie, wygląda to jak zwykły przekaźnik samochodowy, ale tutaj ma dwa takie otworki, pod którymi znajdują się potencjometry. I nie jest to przekaźnik, tylko jest to moduł zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora. Czyli tutaj ustawione mam napięcie, przy jakim nastąpi odłączenie odbiorników, żeby nadmiernie nie rozładować akumulatora, a przez co go nie uszkodzić. Ponieważ po kilku sezonach nasz poprzedni akumulator hotelowy uległ wyeksploatowaniu, w tym roku kupiliśmy nowy. Tym razem wybór padł na markę Tuborg i jest to akumulator przeznaczony do pracy cyklicznej i głębokiego rozładowania. Czyli to jest taki, który właśnie z definicji służy do tego, żeby go rozładowywać, ładować, rozładowywać w takich cyklach. Jest to akumulator wykonany w tradycyjnej technologii kwasowej, także był stosunkowo niedrogi, kosztował około 400 zł. Zobaczymy, na jak długo wystarczy, ile tych cykli nam zapewni, czy ile sezonów będziemy na nim jeździć. On jeszcze nie był montowany, w tej chwili będziemy to wsadzać do powerboxa i za chwilę pokażę Wam, jak ten powerbox wygląda załadowany, zainstalowany w samochodzie. Dobrze, słuchajcie, więc powerbox przygotowany. Wkładamy akumulator. Bez problemu wszedł na swoje miejsce. Teraz potrzebujemy moment, żeby wszelkie kabelki popodłączać. Oczywiście po podłączeniu akumulator musi być odpowiednio przypięty do powerboxa. Tutaj zastosowałem takie paski. To są paski, które tak naprawdę przeznaczone są do mocowania rowerów na bagażnikach rowerowych. Także one dosyć duże obciążenia powinny przenieść. Dobra, słuchajcie, akumulator... Z testami przenieśliśmy się do środka, bo na zewnątrz przy tym świetle nie bardzo cokolwiek było widać. Tutaj pokażemy tak. Główny wyłącznik, załączamy on i zaczniemy od tego, żeby sprawdzić napięcie na akumulatorze. Jest 12,8 V, czyli przy akumulatorze kwasowym jest to w pełni naładowany akumulator. Za chwilę jeszcze podepniemy sobie tradycyjny miernik i porównamy wskazania tego miernika, żeby zweryfikować, czy on rzeczywiście dobrze oddaje to napięcie. Poniżej mamy ładowarkę USB. Wyłącznik, napięcie się pojawiło. Teraz podepniemy telefon i sprawdzimy, czy ładowarka działa. To jest mój iPhone. Proszę bardzo. Ładowarka także działa. Dobrze, to jeszcze test wskazań woltomierza wbudowanego w nasz powerbox. Tutaj on pokazuje w tej chwili 12,8 V, a na naszym multimetrze mamy 12,89. Czyli można powiedzieć w granicy błędu. Akumulator mamy w pełni naładowany. Nasze gniazdka działają, czyli możemy przystąpić do montażu powerboxa w samochodzie. Słuchajcie, powerbox na miejscu, zainstalowany. Zobaczcie, tymi taśmami z tyłu przypięty, on się nie ruszy. Akumulator też pewnie w środku widzi. I robimy testy. Włączamy zasilanie. Główny wyłącznik. No i sprawdzamy, czy mamy tutaj napięcie. Jest 12,8, czyli tak jak żeśmy sprawdzali z multimetrem, jest to prawidłowe napięcie. Akumulator jest w pełni naładowany.
Jeszcze jedna rzecz, którą Wam chciałem pokazać, to jest aplikacja, która monitoruje właśnie stan tego akumulatora, stan akumulatora rozruchowego oraz parametry ładowania. Także idziemy w tej chwili do szoferki, odpalimy silnik i zobaczymy, jak to wygląda. To jest ta aplikacja, która służy do monitorowania tej ładowarki DC-DC. Battery Voltage, czyli bateria startowa, to jest tutaj 12,7. Bateria, ta nasza hotelowa, tutaj przekłamuje trochę w górę chyba, pokazuje 12,95. Teraz uruchomimy silnik i zobaczymy, co się stanie. Dobra, zobaczcie, w momencie, kiedy silnik ruszył i napięcie w instalacji samochodu się ustabilizowało, ruszyło także ładowanie. W tej chwili pokazuje nam napięcie na obu akumulatorach oraz prąd, jakim ładowany jest ten akumulator hotelowy. Zwróćcie uwagę, że akumulator był pełen, także to taki króciutki cykl do ładowania tylko wykona i zapewne za chwilę to ładowanie się zakończy. Jakiś minimalny prąd podtrzymujący taki się może będzie pojawił. A po wyłączeniu samochodu ładowanie ustaje, także nie ma możliwości, żebyśmy rozładowali akumulator startowy samochodu. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, taki bardzo techniczny, ale powiem tak, to jest rozwiązanie, które stosujemy od kilku lat. Naprawdę się sprawdza, naprawdę na tym akumulatorze około 3 dni lodówka może działać bez podpięcia do słupka. Naprawdę można naładować telefony, włączyć oświetlenie auta. I uwierzcie, bez solarów można jeździć na dziko, co prawda na krótko, ale to naprawdę działa. Co miałeś jeszcze powiedzieć? Subskrybujcie! Aha, oczywiście jeśli są pytania co do naszego tego rozwiązania Powerboxa, piszcie w komentarzach.